Polskę za naszych chłopaków. Kocham Polskę, ponieważ na tej ziemi urodził się mój ukochany mężczyzna. Kocham cię, Polsko. Za żubra i za łasice, za Hel, za Wisłę i za Kasprowy, za narodowy płotlec schabowy. Za to, że wiosną wciąż mnie zachwycasz, że jak nie upał, no to śnieżyca. Za to, że z tobą czuję się swojsko, ja tak po prostu kocham cię. Kocham cię. Zimowe zmieniamy na letnie, zwyczajny piątkowy wieczór zamieniamy w najlepszą zabawę. A wszystko w rytmie, który nada nam Kocham Cię Polsko Band. Idealny facet dla polskiej dziewczyny. Idealny mąż dla Polki. Górnik czy artysta? Piłkarz czy kontrabasista? Lekarz czy dekarz? Jeżeli sam miałbym na to pytanie odpowiedzieć, powiedziałbym komentator sportowy. Po prostu no tak. Ale co o tym wszystkim myślą kapitanki? Kto powoduje mocniejsze bicie serca? Chudy czy gruby? Śmieszny czy nieśmieszny? Goły czy wesoły? Dzisiaj niebywała okazja, aby rozwiązać tę zagadkę, bo w drużynach są sami panowie. Powitajmy kapitanki Marzenę Rogalską i Kasię Zielińską. No, ciekawa, ciekawa jestem. Jak tam się czujesz, Kasiu, rządząc trzema facetami? Ja dzisiaj nadzwyczaj dobrze. Zaczęło mi się to bardzo podobać. Marzenka, powiem, ja myślę, że określenie mężczyźni w stosunku do nich jest pewnym nadużyciem. Zachwycone darem losu kapitanki, bez względu na opinię gonią. Zapraszam do przedstawienia swoich męskich drużyn. Marzeno. Przedstawiam wam z prawdziwą przyjemnością mojego gorącego Hiszpana, mieszkającego w Polsce. Torreadora. To jest prawdziwy Real Madryt. Nie to, co tam wasz Włoch. Conrado Moreno! Rozbrajający, śmieszny król festynów. Inteligentny, młody, aktywny, tegoroczny maturzysta. Paweł Konio-Konak! Kabareciarz, żeglarz, po prostu Bercik, cudowny śląski chłop. I on da radę waszemu warszawiakowi. Krzysztof Hanke! No i setka zakochanych w Polsce do nieprzytomności zakochanych kibiców! Kasiu, kogo masz w swojej armii, powiedz. Oto moja waleczna drużyna. Uwaga! Wygramy! O! Przegracie! O! Kochani, oto on. Pochodzi z zapierającej dech w piersiach Toskanii. Jak on zaśpiewa po włosku, to każda dziewczyna chce być o tak jak ja w jego ramionach. Proszę wyłączyć kamerę. Proszę wyłączyć kamerę. Marco Bocchino! Ten oto facet wie, że kobiety są gorące. Prawda? I wie, jak się nie poparzyć. Norbi! A ten facet wspaniały,
mogę powiedzieć. Mój kolega z Barw Szczęścia. Oczywiście. Każda wolna kobieta w jego ramionach chciałaby zaśpiewać si bon, si bon, si bon, si bon, la 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 la, si bon, si bon. Zbigniew Buczkowski oraz najlepsza w świecie zwycięska publiczność. No to rozpoczynamy batalię. Dwie kobiety na czele wybitnie męskich drużyn, ale która wygra? W tym programie tylko najlepsi zdobywają nagrody. Puzzle z polskimi krajobrazami ufundowała firma Castor, producent puzzli Castorland. Przed nami pierwsza runda. Marko i Konrado, jesteście obcokrajowcami, panowie, a więc specjalnie dla was materiał na skalę międzynarodową. W 2003 roku film Katedra Tomasza Bagińskiego zdobył nominację do... Konrad? Nie, myślałem, że... Tak, słucham. Do Oscara. I zyskał Oscara za animację. To zaskoczyłeś mnie bardzo, no. To było to pytanie? To jest taka odpowiedź twoja właśnie? Tak. Tak. Ona... Jeszcze nie padło pytanie do końca. To, raz, że pytanie nie padło do końca, bo zastopował mnie Konrado. No a dwa, że ta odpowiedź, którą zasugerował Konrado, no to nie było to, o co chodziło w tym pytaniu, które brzmi: w 2003 roku film Katedra Tomasza Bagińskiego zdobył nominację do Oscara. Proszę podać tytuł przynajmniej jednego z innych krótkometrażowych filmów, filmów animowanych w reżyserii Tomasza Bagińskiego. Bardzo proszę. Marko. Sam Marko, tak? Znak Zorro. Cztery. Mów. Trzy. A ja wiem. Nie, Piotr. Jeden. Niestety, nie, Piotr. Sztuka spadania, kinematograf chociażby, bieg czy animowana historia Polski. No niestety, bez punktów w pierwszej parze, ale pierwsze koty za płoty. Konio, Norbi, macie panowie ze sobą kocyki? Bardziej bym... Wiele kocyków, tak, hurtownie. No tak, dokładnie. Ja mam dużo. Chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że mamy twarze podobne do siebie. I Konio jest moim ojcem. Ja też mam takie odczucie. Dobrze, że nie twoim komornikiem. Dobrze, że to wyjaśniliśmy sobie na początku. Konio jest twoim ojcem. Tak, że tak. Dla was będzie, panowie, taki gimnastyczny fragment na kocykach. Proszę. Pierwsze ćwiczenie rozciągające. Siadamy w siadzie rozkrocznym, dłonie oparte na ziemi przed sobą i przesuwamy biodra do przodu. Plecy wyprostowane, głęboko oddychamy. Jeśli ćwiczenie wykonywane jest prawidłowo, powinny boleć nas mięśnie nóg, część przyśrodkowa, ud. Można to powtórzyć 20-40 razy. Kamera bliżej! No nie wiem, panowie, jak wam, ale mnie się podobało. Zwłaszcza chciałem podziękować operatorowi za jego dociekliwość. Naprawdę. I nerwy, dziękujemy. Mocne nerwy. I nerwy, bezwzględnie tak. To była oczywiście polska Jane Fonda. Od wielu lat dba o naszą kondycję i zgrabną sylwetkę. Szczególnie jest nawet moją! Naszą... O, nienaganne kształty! Jak Krzysiek Iwisz! O, miesiące fitness! Jest nawet moją i Marzeny koleżanką z programu Pytanie na śniadanie. Proszę podać imię i nazwisko, panowie. Czyje? Osoby, no która przed momentem ćwiczyła na tym pięknym. Ja pierwszy. No niestety, Norbi pierwszy. Ja pierwszy. Zagadałem się. Wydaje mi się, że to jest twoja matka. Na pewno tak jest, jak mówisz, tak oczywiście. Mariola Bojarska. Mariola Bojarska-Ferenc. Brawo.
Zagadałem się. Panowie, Zbigniew, Krzysztof, dla panów mamy fragment, no proszę zobaczyć jaki, filmowy. Podglądałeś? Puść, bo pogryzę! Ożenię się z tobą. Serial Czarne Chmury został okrzyknięty przez prasę pierwszym polskim serialem z oznaką płaszcza i szpady, tak. W którym wieku rozgrywa się jego akcja? Panie Zbyszku. 18. To nie jest niestety dobra odpowiedź. 17 wiek. W 17 wieku, tak. Dwa punkty dla drużyny Marzeny. No, nie. A dziewczyny, no dobra, dziewczyny jeden, czeka jeden. Spotkanie z pewną ciotką. O! Przeleciałam nad ulicą i zamiotła dach spódnicą. Na kominie była chwilę. Czy to ciotka? Czy motylek? Program zupełnie ze stylistyki Pawła, prawda? Jak nazywa się dziecięcy zespół wykonujący tę piosenkę? Kasiu? Fasolki. Dobrze. A także wiele innych hitów naszego dzieciństwa. Fasolki, oczywiście, że fasolki. Pierwsze punkty na kontach drużyn. 4 punkty ma Kasia. Marzena 2. Ma, ale dobre i to. Kto potrafi rozpoznać przebój po pierwszych taktach, ten ma szansę na muzyczną premię. Aby zdobyć 3 punkty, należy odpowiedzieć, jaka piosenka kryje się za odsłanianymi obrazkami i kto ją śpiewał. Uwaga, gdy drużyna popełni błąd, punkty otrzymuje konkurencja. Zaczynajmy. Taki rebus. 4 obrazki. Pierwszy, kościół. Drugi, młoda para na torcie weselnym, złamane serce. Nie. I płacz panny młodej, Marzena Rogalska. Brodka, miał być ślub? Nie. Czy coś takiego? Nie. Do nieba, podniesie się windą do nieba. Windą do nieba. Nie. Nie musicie już szukać, ponieważ usłyszałem właściwy tytuł. Miał być ślub. I Brodka. Jakbyś jeszcze dorzucił. Monika Brodka imię, tak, brawo, znakomicie. Brawo. 3 punkty i śpiewamy. Zdjęcia.
Jak zwykle w naszym programie szansa, aby to widzowie spróbowali swoich sił w programie Kocham Cię Polsko, wystarczy odpowiedzieć na nieskomplikowane pytanie zadawane przez przedszkolaków. Kto pokonał Smoka Wawelskiego? A. Tadeusz Kościuszko. B. Mieszka Plątanogi. C. Szewczyk Dodatewka. Wyślij SMS o treści A, B lub C pod numer 72201. Kto pokonał Smoka Wawelskiego? A. Tadeusz Kościuszko, B. Mieszko Plątonogi, C. Szewczyk Dratewka. Proszę wybrać A, B lub C. Pewnie Konio też wchodził w grę. I wysłać SMS-em pod numer 72201. Wystarczy jeden SMS z prawidłową odpowiedzią na pytanie, aby wziąć udział w aż dwóch losowaniach 1000 zł w poniedziałek, a nawet 40 000 zł na koniec miesiąca. Wysyłajcie prawidłową odpowiedź i oglądajcie kolejną rundę. Czas na popis kapitanek. Marzeno, czekam ja, czeka twoje trio. Masz 2 minuty. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Chłopaki. Panowie, zwarcie gotowi w blokach startowych. Czas start. Postać, aktor ma teatr Kamienica w Warszawie. Emil Kamiński! Brawo, panowie! Tytuł. Mam na smaczek. Kto to mam śpiewa? Mam na rydz smaczek! Ale jaki? No właśnie. Nie jaki tego. Ten rydz był? Jaki A, był? Rudy rydz! Rudy, tak. Rudy. Postać w panu Tadeuszu. Mrówki jej wlazły w tył. Pelimena. Tak jest. Tak? Czwarte hasło. Mięsne okrągłe w sosie. Sklepy. Pulpety. Zrazy. Pulpety. I inaczej jeszcze. Kotlety. Inaczej. Półtorej minuty. Osągłe. Pulpeciki. Pulpety. Nie. Jeszcze na Rolmopsy. Nie. Mopsy. Klopsy. Klopsy. Dropsy. Klopsy. Okej. Klopsy. Klopsiki. Klopsy. Tak. Napisał panny z Wilka. Pisz. Iwaskiewicz. Imię. Tak. Jarosław Iwaskiewicz. Górna dziurka, faceci tu składają, tak. Obuwie wojskowe. Minuta i pierwsze. Oficerki. Dobrze, 8 haseł, postać będzie za moment. Postać najpiękniejszy polski głos czyta filmy przyrodnicze. Krzysztof Kolberiak. Ale kobieta. Krystyna Czubówna. Nie powiedzieli, tak, Czubówna dobrze. Krystyna. Najniższa warstwa społeczna, bieda, jak pleb, się mówi, tak jest. Tak. Ryba akwarium zjada glony. Glonojad. Tak, zupa, inaczej czernina. Co się podaje, jak się odmawia za resztę? Czarna polewka. 12 teraz. Stoi na stacji. Lokomotywa. 13. Miasto. Zegar co robi? Tyka. Tak, czyli miasto jakie? Tychy. Nie, ty jak tyka, to jakie miasto? Co? No jakie miasto? Od tyka. Wychodzi. Tykodzisz. Tykocin, tak? Tak, Tykocin. Dobry byłeś. Ładnie ich naprowadziłeś. Kapelusz. Kapelusz. No. Nie kapelusz. Cylinder. Prościej. Czapka. 15. Miejsce kwatera Hitlera. Wilczyszaniec. Dobrze, jeszcze 5 sekund. Zawód od nóg, na przykład jak coś złamiesz. Ortopeda. Tak. 16. Rzutem na taśmę, całe szczęście. Niczego nie połamali sobie, a ortopedę im zaliczamy jak najbardziej. 16 punktów. Bardzo dobrze. Kasiu, zapraszam do walczyka. Uwaga, 2 minuty, panowie. 20 haseł, czas start. Zwyczaj na weselu po północy panna młoda rzuca wiatr. Oczepimy. Tytuł. Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce. No, Kleks. No, ale jaki? Ale. Akademia pana Kleksa. Polski okręt podwodny. Orzeł. Nie. Na niebie. Co na jest? Niebie. Jak jest burza? Jak jest burza? Błyskawica. ORP Błyskawica. Postać, pamiętnikarz. Nazwisko jak przy spodniach. Co jest? Pasek. No to Chryzostom Pasek. Tak, Chryzostom Pasek, tak. Pomnik przyrody. Do polowań na mamuta co jest? Piąte hasło. No i co jest? I pomnik przyrody jaki mamuta. Jest? Mamuta. No, z Wojcowskim Parku Narodowym Skała. Powiedział. Wędk. Brzytwa! Panowie, no. Brzytwa! Minuta 15. Taki siłacz! Maczuga kogo? Siłacz! No! Pudzian, Janowski! Jezu! Maczuga! Ale kogo? Czy kogo? Maczulaski! Herkulesa! No, Jezu! Minuta! Zbiór Ballad Adama Mickiewicza. Coś i coś. Mieć z kimś co. Ja mam z tobą... Romanse! No, właśnie.
Ballady romansy. Tytuł. Dobranoc po angielsku jest jak? Good night. No. Dobrze. Jerzy Kosiński. Najnowsza książka Good night, Jerry. No! Jerry. Nie Jerry, tak. Tylko Jersey. Jersey, Jerry. Miejsce w Sudetach ze wszystkich stron otoczona górami jest. Pół minuty za moment. Nie. Ósme hasło. Kotlina. Jaka? Kartuzy. Tak. Łomża. Jaka? Kocka. Kocka, yes. Tak. Miasto nad Wisłą. W Loketenbul przez... kochając się jak Irlandię. Jak 15 jest? Sekund. No jak jest ta piosenka? Gnojewo. W Loketenbul przez... Parczewo. Palostatek. Nie. Nie. Boże. Botławę. Lalka w teatrze. 5 sekund. Nie na szczurka. Nie inaczej. Na szczurka. Proste. Tak, ale ja nie mogę się skupić, wiesz? Ale dobrze mówię, ale dobrze. Jaka jest na szczudłach? Na szczudłach, marionetka. Na szczudłach. Kasia nam gestykulowała, robiła co mogła. Ale udało im się zebrać tylko 9 punktów. Ojajaj. Dopisujemy. Bez wytchnienia, na bezdechu przechodzimy do kolejnej rundy. Pierwsza piosenka pochodzi z filmu Cztery pancernie i pies. Górna granica licytacji wynosi 10 wersów. Tytułowa pierwszy? Piosenka. Marzenka, tak. Deszcze niespokojne. Ja mogę zrobić wszystko. Aby na tej wojnie ładny paragon wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa. Wszystko! Wszystko, wszystko. Mocno jednostronna licytacja. 10 wersów? Tak, tak. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Wszystko śpiewacie. Czterej pancerni pies, piosenka, która otwierała każdy odcinek tego serialu. Proszę nazwę wymyślić. Szariki, Lady Gaga i Szariki. Tak. Przedstawiam Lady Gaga i Szariki. Uwaga, 3, 4, tonację Krzysiu podaję. Deszcze niespokojne. Pierwszy. Potargały za. Mamy dwa. A my na tej wojnie. Cztery wersy. Do domu wrócimy, piecu napalimy. Szybko dojdzie, szósty. Siedem. Przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy. Dobry, ostatni. A to ważna. Marusia! Nie jedna Marusia! Brawo, 10 punktów, nie jedną Marusię mamy w naszym studio. To było straszne! To było straszne, ale poprawne, jeśli chodzi o warstwę tekstową. Właśnie, a ta była kluczowa. Na Sopot. My na tej wojnie ładnych parę lat i tym sposobem mamy właśnie 10 punktów dla drużyny Marzeny, a z pola walki przenosimy się do autobusu. Górny limit licytacji wynosi 6 wersów, a przebój to Człowiek z liściem grupy elektrycznej gitary. Człowiek z liściem na głowie, pamiętacie? Nie. Nie pamiętacie, a szkoda. Wsiadł do autobusu. Wiesz? Wiesz? Znasz? O, patrz! Chodź, dobra. Chodź! Come on. No i proszę. Całe znasz? I powinno jak się dobrze skończyć. Jest... Kornelia. Ratunek ze strony kibiców. Kornelia. Chciał ci przedstawić naszą główną wokalistkę Kornelię. Bardzo mi miło, tak. Podoba bardzo. Ci się? Bardzo mi się podoba. Norbi mi się już podoba. Się świadcza, tak. Elektryczne gitary. Kornelia pomaga panom i Kasi. Wszedł do autobusu człowiek z liściem na głowie. Pierwszy. Nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie. Świetnie, tylko go każdy gapi, tylko się każdy gapi. Na fumetrze jesteście. Wszedł do autobusu człowiek z liściem na głowie. Nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie. Tylko się każdy gapi, tylko się każdy gapi. Wsiadł drugi podobny.
całkiem się zlitował. A to koniec, czy nie? Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. Uważaj, to nie góry, to pałac kultury. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. Kornelio, zapraszam. Zapraszam do mnie. Zapraszam, zapraszam. Z mikrofonem. Nie będę cię prosił, żebyś śpiewała, bo zaśpiewałeś bardzo ładnie. Zostań, zostań, zostań ze mną. Słońce, ja mam dla ciebie, zobacz. Jak ktoś u nas pięknie śpiewa, to moja Madzia przynosi dla niego, co? Płytę Kocham Cię Polski. O, bardzo dziękuję. To dopiero fajna Madzia, co? Bardzo fajna. Przystojny chłopak, naprawdę. Kornelio, dziękuję bardzo. Brawo, brawo, Kornelio. Dziękujemy, dziękujemy. 6 punktów dla drużyny Marzeny, bowiem tam się raczej nie zgodziło już od czwartego. Ale nie, bo Kornelia cicho śpiewała. Czwarty, piąty, szósty wers. Niestety nie tak, nie tak. O liściu w swych rzadkich włosach nieprędko się dowie, tylko się w okno gapi, tylko no się właśnie, w okno gapi. Dokładnie, no tak właśnie, mieliśmy, dokładnie. Słuchaj, mieliśmy ale też druga wersja, nie znać. Wielkie brawa dla was naprawdę za szczere chęci, ale niestety 6 punktów dla drużyny Marzeny. Niecierpliwie spoglądamy na punktację. Jak to się układa w tej chwili? 37 punktów Marzena, a Kasia 13. Krok za krokiem zbliżamy się do kolejnej rundy. Aby zacząć konkurencję, trzeba znaleźć jubilata. W kalendarzu 15 dzień kwietnia. Jubilatem zostanie ten z was, którego urodziny są najbliżej dzisiejszej daty. Koniu? Ja się jeszcze nie urodziłem, słuchaj. Po prostu jestem bytem wirtualnym. Uspokoiłeś nas za to. Oczywiście. Matrix, to ja. A Marko? W lipcu, 14. 14? Lipca. Lipca, tak? To jest dobra 1920 data. Roku. To jest dobra data i myślę, że właśnie teraz znaleźliśmy jubilata. Wielkie brawa dla Marko! Czapeczki, napoje, ciasteczka, taką zabawę kochamy od dziecka. Nasz Marko, jubilat, trzyma wybuchową paczkę. Będzie ona przechodziła z rąk do rąk pod warunkiem, że dobrze będziecie odpowiadać na pytania, szanowni państwo. Wreszcie z hukiem wybuchnie owa paczuszka. Drużyna, która będzie wtedy w jej posiadaniu, no nie otrzyma niestety żadnego punktu, a rywale wzbogacą się o punkty swoje. Na razie spokojnie i przeciwników. Zaczynajmy, bomba wybuchnie dokładnie za... 4 minuty i 5 sekund. Czas start, tak? To jedziemy. Która litera w wierszu abecadło Juliana Tuwima stanęła do góry dnem i udawała, że jest M? Marko. W. Bardzo dobrze, przekaż paczkę. Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury już raz trafił do Polski w 2000 roku. Które miasto zostało nim wyróżnione? Kraków. Bardzo dobrze, Norbi. Z jakiej okazji wznosi się Strzemiennego? Jakże miło, że to trafiło na ciebie. Z jakiej okazji? Z okazji urodzin. O, przy pożegnaniu, przy pożegnaniu. Zostajemy przy tobie, bardzo ładnie z tą trąbką. Spójrz na zdjęcie na jednym z ekranów. Widzimy pierwszą na świecie modernistyczną budowlę z żelazo-betonu, która powstała we Wrocławiu w 1913 roku. Jak się nazywa? Bar Mleczny Dworcowy. Bar Mleczny, nie? Nie. Nie. Hala Stulecia zwana Ludową. A, tak, w roku wiedziałem 2006 Hala Stulecia została wpisana na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. Powtórz 3 razy w czasie suszy szosa sucha. W czasie suszy szosa sucha. 3 razy. W czasie suszy szosa sucha. W czasie suszy szosa sucha. Bardzo proszę. W tym powiedzmy, że dykcja nie była najlepsza, ale dobra. Który polski kompozytor jest autorem muzyki do filmu Katyń w reżyserii Andrzeja Wajdy? Madonna! 3, 2, 1. Krzysztof Penderecki.
Dolina Pięciu Jezior znajduje się... A to już się... była odpowiedź. To już była odpowiedź, tak. A ja jeszcze nie podałem odpowiedzi. No właśnie, ale czas minął. Dolina Pięciu Jezior znajduje się na Pomorzu czy na Podkarpaciu? Na Pomorzu. Bardzo dobrze, na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego. Nie, panie Zbigniewie, proszę uprzejmie, proszę uprzejmie, panowie, tak. Na zdjęciu, proszę spojrzeć, widzimy zjawisko optyczne wywołane załamaniem i odbiciem światła w chmurach lub mgle, zwane halo lub aureolą. Jak potocznie nazywany jest ten jasny krąg dookoła Księżyca? Trzy. Czapa, czapa, czapa. Dwa. Czapa. Czapa. Czapajew. Lisia czapa. Lisia czapa, bardzo dobrze. Dobrze. No i teraz koniec. Ja, bardzo dobrze. A! Tak. Jak prawidłowo mówimy i piszemy? Łabędź czy... Łabądź. Łabędź. Bardzo dobrze. Kasiu, który polski generał utworzył legiony polskie we Włoszech? Boże, Jezus. Kartuzy. Cztery, trzy, dwa, jeden. Jan Henryk Dąbrowski. Boże, blisko, blisko. Co mruga na Wojtusia w popularnej kołysance? Iskiereczka. Iskiereczka, dobrze. Jak nazywał się ostatni elekcyjny król polski? Kto? Ostatni elekcyjny król polski. Ragan? Kościuszko! Stanisław August Poniatowski. Nie, bo się myli, jak tak mówisz. Bratowa ojca to stryjenka czy ciocia? Stryjenka. Bardzo dobrze. Marko, bądź łaska. Idziesz. Na zdjęciu widzimy zabytkowy, największy w średniowiecznej Europie dźwig portowy. W którym mieście się znajduje? Nie wiem. Następna, następna. W Gdańsku. Kołbrzeg. Nad jaką rzeką leży Cieszyn? Jeszcze raz, aha. Dawaj szybko. Nad jaką rzeką leży Cieszyn? Włoskie pismo. Cztery, trzy, dwa, jeden. Nad Olzą. Jeszcze raz, czy polskie paszporty zawierają obecnie mikroprocesory, na których zapisane są dane biometryczne? Nie. Tak. 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 Wizerunek twarzy jest zapisywany w specjalnym chipie od 2006 roku, a odciski palców od 2009. No dobrze, Marko. Łuskwiak nastroszony. Uch, to grzyb czy ptak? Słoń! Grzyb! Kalarepa! Grzyb! Marzena! Marzena, idziesz! Na zdjęciu! Idziesz, no, ale nie, na pewno nie usłyszysz. Cichutko, mamy jeszcze sporo czasu. Na zdjęciu widzimy rewers banknotu o nominale 20 tysięcy złotych, przedstawiający pierwszy polski reaktor. Tak! Fajerwerki! Punkty traci drużyna Marzeny, a zyskuje drużyna Kasi. Kasia i jej drużyna, 9 punktów! Brawo! To było naprawdę niesamowite. Jak przedstawia się punktacja po takich wybuchowych urodzinach? 37 punktów ma Marzena, tak? I 22 punkty ich rywale. Panie i panowie, płynęła promem do Szwecji. Zaczęła śpiewać dla pasażerów. Mewy wzbiły się nad Bałtyk, aby jeszcze dłużej słyszeć jej głos. Na statku rozkochała w sobie emerytowanego kapitana. Tak, kapitana, bo ma taką czapkę, proszę spojrzeć. Ale wróciła do nas. Do nas i do dziadka Wojtka. Babcia Jadzia! Powiedziałem, że rozkochała w sobie kapitana. Stąd ta czapka? Dostałam od kapitana, którego poznałam na statku emerytowanego. Ofiarował mi tą czapkę. A dziadek Wojtek co nie był za zazdrosny? A dziadek Wojtek był tylko ze mną. W Sopocie, na Helu, zwiedzaliśmy Marburg i trochę śpiewaliśmy. I teraz co? Teraz będzie śpiewała u nas za moment, za chwilę. A po piosence zadam wam pytanie za cenne punkty. Brawo, kolejna piosenka brawo, w wykonaniu babci Jadzi. Hej, teraz. Hej, hej, zaruj świat, niech biegnie, niech biegnie, niech biegnie wolniej. Hej, jeszcze raz. Hej, hej, jeszcze raz. Gniazdo ci zawróci, zawróci w głowie. Dobre. Bardzo pięknie dziękuję, babcia Jadzia. To oczywiście była piosenka Soft Wideo Jani Wyszkoń, a ja dla was mam pytanie za 3 punkty. Piosenkę znamy, wykonawcę też, wykonawców. Jaki tytuł miała pierwsza solowa płyta Ani Wyszkoni? No to zaciśnij konia. No to naciśnij słońce, nacisnął. Pani, pani.
jesteś wybitnym specjalistą. Jeśli Udało chodzi się? O muzykę alternatywną, tak? I nie tylko, jak się okazuje. Pan i pani! Brawo! O, marzenie! Chyba jeszcze nikt nie miał tak jak my. Powiedz, jak ci minął dzień, o czym był wczorajszy sen. Mów mi, o czym tylko chcesz, ja słucham, czytam z twoich ust. Powiedz, czy wszystko tak, co ci jeszcze mogę dać. Opowiadaj, mamy czas, ja słucham, a ty szukaj słów. Hej, hej, jeszcze raz, hej, hej, cały czas niech pięknie. Ogłaszam, że od dzisiaj ulubionym wnuczkiem babci Jadzi jest Paweł Koniokonak. Bardzo pięknie dziękuję. Babcia Jadzia. Dziękuję ci, Maćku. Pa. Do zobaczenia. Niesamowita jest ta dziewczyna. Wesołe jest życie, staruszka. Skoczna, energiczna. Nie bywała. Uwaga, drodzy widzowie, pytanie dla was. Kto pokonał Smoka Wawelskiego? A. Tadeusz Kościuszko, B. Mieszko Plątonogi, C. Szewczyk Dratewka. Wpiszcie w swojej komórce A, B lub C i wyślijcie pod numer 72201. Prawidłowa odpowiedź to gwarantowany udział w losowaniu 1000 zł już w poniedziałek, a nawet 40 000 zł na koniec miesiąca. Wychodzimy ze Smoczej Jamy i jesteśmy w kolejnej rundzie. Każda z drużyn przygotowała dla swoich konkurentów tajemniczy przedmiot. Razem z nim otrzymacie 3 sugestie, co to może być. Kłopot w tym, że tylko jedna z nich jest prawdziwa. 2 pozostałe są tylko po to, żeby wprowadzić was w błąd. Jeżeli odpowiecie poprawnie, dostajecie 3 punkty. Marzeno, poproszę o prezentację. Madzia, tak, zaserwuję coś specjalnie od Marzeny dla drużyny Kasi. Bardzo jesteśmy dumni, że wynaleźliśmy taki wspaniały przedmiot. No właśnie, Marzena. O tym, co to jest, opowiedzą moi tutaj zespół Lady Gaga i Szariki. Konrado. Nazywa się to kiełbiec. I niestety ten przedmiot nie wzbudza mojej sympatii, ponieważ służy do przenoszenia ciosów słonia, zwanych często kłami, prawda? Nie, niesłusznie jednak. Do Polski w ten oto sposób sprowadzano ciosy słonia do Legnicy, a z tych oczywiście ciosów tworzono klawisze w legnickiej fabryki fortepianów. A proszę. To ciekawa sprawa. Koniu, jest to suka. Suka do hamowania, którą wybitni przedstawiciele chłopskiej inteligencji opisani w Ogniem i Mieczem, nad Niemnem, w Matrixie, 07 Zgłoś się, zakładali na obręcz konia, gdy jechali na Woodstock. Wozu konia, bo ten koń był na początku, wóz był z tyłu, czyli suka do hamowania. Tak, to jest to. Suka do hamowania. To jest to. Suka do hamowania. Krzysztofie? Nie zgadzam się, ten przedmiot to jest tak zwany pisuares. Jest to przedmiot, który się umieszczało w powozach, w karocach, żeby pasażer nie musiał wychodzić na zewnątrz, tam sobie załatwiał sprawy fizjologiczne. I ten przedmiot do tej pory stosuje się w wagonach kolejowych. Czwartej klasy. Kolejce tak. I nowej, tak. Przepraszam, my się namówimy. Wewnątrz drużyny. Do wytwarzania, tak. Tych klawiszy? A nie suka do hamowania? Jak suka do hamowania? Którą z sugestii wybieracie? Kasiu. Pierwsze? Kasia, nie, znaczy, ale co chłopaki? Co? Pierwsze? No jesteśmy jednogłośni, co się rzadko zdarza, ale tutaj jak widać... Czyli co, taki futerał do przewozu kłów, tak? Tak, i z tego też się wyrabiało... W legnickiej fabryce fortepianów, tak? Ale Kaśka, nie, ale poczekaj, bo dziwnie się patrzą. No,
My jednogłośnie, no cóż, z przyjemnością nie przyznajemy wam punktów. Mówiłem, że to jest super. Bo jest to suka do hamowania z przełomem. No i co? Oczywiście sukę do hamowania przywiózł do studia. Konio. Nigdy nie wiem, co tam robił, ale znalazł ją w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Nie, konia też nie bawimy się. Zrewanżujecie im się, ale czym? Madziu, bądź łaskawa. Kolejny tajemniczy przedmiot. Tym razem to drużyna Kasi wyszperała... Rękawiczka, konio. Rękawiczka to podstawa, tak. Tak, no. Co z tą rękawiczką? Wkładaj i nie dotykaj tego paluchami normalnie, tylko przez rękawiczkę. Dobrze. Marko, dawaj. A ja powiem tak, ja to wiem. To jest lokówka do włosów, która po pogrzewaniu można robić przy sobie fajne fryzury. No z tobą nie można używać, konio, przepraszam. Tak. Że co, że ty łysy? Nie, co? Ale masz czapkę. Cebujki? No konio, i faktycznie pochodzi z początku XX wieku. Do włosów. Tak. Lokówka do włosów. Dla ciebie to nie jest, to nie jest potrzebne. Nie, nie, przepraszam was. Norbi. To są takie szczypce, którymi kowal, mówię ci bez kitu, poważnie. Kowal wyciąga rozżarzone węgielce. Słuchaj, nieprawda, nieprawda, się nie zgadzam z tobą. To jest taki, wiesz, przyrząd weterynaryjny, nosownik, on się tak nazywa. Tak, tak. To jest do leczenia, nie uwierzysz, kataru konia. Nie. Te rozżarzone końcówki się wkłada do noży. Ale to skutecznie działa. Tak, to jest bardzo bolące, ale naprawdę pomaga, pomaga. Oczywiście nie namawiamy hodowców koni do pewnie, próbowania bo tak, tego. Bo, słuchaj, to jest lokówka. Wiesz co, moja żona jest stomatologiem, jestem troszkę oswojony z tego typu narzędziami. I jakoś bardziej się przychylam do definicji Zbyszka. Ale co ty, tak lokówki wyglądają, że tu jest okrągłe, a tu jest takie te. Trzy definicje, trzy sugestie. Jedna jest prawdziwa. Lokówka. Która? Pani mówi lokówka. Lokówka. Marzeno. Lokówka. Lokówka. Tak, lokówka. No nie chcą dajemy wam innej. Jeszcze jedną szansę. Macie od nas, jesteśmy dzisiaj lokówka. Dobrze. Sokowirówka nie, lodówka nie, mikrofalówka też nie, lokówka. Lokówka, Kasiu. Koszykówka też nie, ping-pong nie. Widzisz? Konrado, oni chcieli tobie uwierzyć. No i? I dobrze zrobili, wiesz, bo to jest lokówka. No i właśnie, wcale niedobrze, wcale niedobrze. Bo bardzo dobrze. I bo nie bardzo. Mamy punkcików, my, oni mają. Lokówka, tak, lokówka do włosów. Kasia znalazła ją w Muzeum Techniki w Warszawie. Lokówka! Punkty dla drużyny Marzeny, lokówka do włosów. Uwierzysz Włochowi. Po pięciu rundach tego wieczoru. Stan kont. 43 punkty Marzena Rogalska, 22 punkty Kasia Zielińska. Kolejna muzyczna zagadka i szansa na punkty. Ulica śpiewa tym razem, a wy zgadujecie, co to za piosenka. Znasz to? Znam bardzo dobrze, to jest świetny numer. Norbi! Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Wykonawca to? Helikopter Golden Life. Norbi, bardzo proszę cię na środek. Kasiu, Marko, panie Zbyszku, szanowni państwo, widzicie na środek. I ja teraz wam powiem, jaka to jest piosenka. Tak? Uważajcie, proszę, proszę. Tak? Odwróćcie się w stronę kamery. Hymn Wietnamu. Proszę uprzejmie. Wersja lęk słyszący. Szanowni państwo, no. Trzy punkty. Yeah. Dla drużyny Kasi Golden Helikopter. Brawo, brawo! Obronną ręką panowie wyszliście z tej dyskoteki, gdzie element męski był dominujący. Tak, naprawdę świetnie sobie daliście radę.
Drodzy widzowie, na stronie internetowej naszego programu możecie wybrać swoją ulubioną piosenkę. Głosujcie, walczcie o ulubione przeboje. Kocham cię polsko.pl, to jest właśnie adres tej strony. A my, zakręceni, przechodzimy do kolejnej rundy. Głuchy telefon. Za chwilę wszyscy, z wyjątkiem Zbyszka, nałożycie słuchawki na uszy. Właśnie moja Madzia wnosi teraz te zestawy słuchawkowe, a Marzena przeczyta plotkę. Zbyszek będzie ją przekazywał dalej. Pamiętajcie, zasłyszany tekst trzeba dobrze zapamiętać, bo ukryto w nim 10 ważnych słów. Marzeno, zapraszam. Tak jest, Marzenka, plotka. Co ona mnie tu będzie mówiła? No, to jest pytanie. Zbylutku, tak. Posłuchaj. W gmachu redakcji pewnego miesięcznika w damskiej toalecie odkryto napis: spałam z naczelnym. Dziennikarki rozpoczęły śledztwo mające ustalić, która spośród nich jest kochanką szefa. Niestety nikt nie przyznał się do romansu z przełożonym. Wreszcie wezwano grafologa, który ustalił, że charakter pisma wskazuje na samego naczelnego, który cierpi na chroniczną nieśmiałość względem kobiet. Dobrze, kochani, dziękuję ci bardzo. Ja ci też. I co, dziękuję. Ja teraz dziękujemy, Marzeno. Teraz Norbi zdejmie słuchawki i będziecie mieć, panowie, 90 sekund, by plotka dotarła do uszu Kasi. Uwaga, czas, start. W jednej redakcji w toalecie damskiej był napis: spałam z szefem. Fajne. Wiesz, i te koleżanki dziennikarki zrobiły takie śledztwo, która z nich, no ale nie wyszło i w związku z tym, minuta i 10 sekund. Wzięły grafologa, żeby sprawdzić kto. Okazało się, że to sam szef, ale ten szef jest w ogóle nieśmiały do kobiet i tyle, no i leć dalej. Minuta. Marko? W kiblu damskim był napis: spałam z szefem. Okazało się, że zatrudniły grafologa, żeby ustalić, kto to napisał. Okazało się, że to ten szef napisał, okej? Okay? Czyli, ale był nieśmiały, ale znaczy, gdzie był napis? W kiblu damskim, właśnie. Aha, damskim. Dobrze. Okay? W toalecie, Więc, tak. 45 sekund. W kiblu damskim był napis za szefa, szef był napisany, ale on wynajmował kogoś, żeby pokrywać, co kto napisał. I co? Co spał? Marko. Spał w kiblu. I... Ale kto? Czekaj, kto? Marko! A to, no, i potem grafologa właśnie wynajmował, żeby zobaczyć, kto to napisał. A on właśnie sam napisał. Ale to. Ale co? Kto w tym? 20 sekund. Ale jaki szef? A co, że szefy tego lokalu? Tam, gdzie tańcowaliśmy on wczoraj. Miał toaletę, tak? Tak. W toalecie na baletę w kiblu napisał? Co napisał? Marko! Ktoś napisał. Spałam z szefem, no. Tak, spała z szefem. Tak, 5 spała sekund. Z szefem. Wzięli grafologa, to był sam szef. 3, a całą noc spali 2, z szefem, a nie wiedzieli kto. Koniec! Kurde, ale kto? Ale gdzieś pokręcił, ale... Ciężkie zadanie, Kasiu, przed tobą. Jakie wnioski można z tego wyciągnąć? No, że był jakiś właściciel lokalu, miał jakąś swoją prywatną toaletę, tak? Tak, tak. Trzy toalety, tak. Jeśli tak utrzymujesz, to tak. Zabiję was. Miał swoją prywatną toaletę i tam napisali... Jedno na podwórku. Na drzwiach był napisany szef. A ktoś się wkradł i napisał na tych drzwiach że się wiesz, jak spałam z szefem. Tak, no i ten pan w związku z tym, że no, miał potrzebę, poszedł do tej swojej toalety. To Godzilla. I on to, on to napisał. Szef napisał. Szef napisał na swojej toalecie, tak? Nie podpowiadać! Jezu, ja zwariuję zaraz. Cicho, dzieciaki! W ogóle nie potrafię nic ułożyć z tej historii. No bo rzeczywiście te puzzle... Była restauracja albo jakiś bar, tak? To była restauracja. Z różnych paryżów. Dziękujemy! Właśnie kelner to napisał, złośliwy kelner, który... Dziękujemy, Kasiu, bardzo ci dziękujemy. Kasia Zielińska. Ale to dlaczego ani raz za nie pipcało? No, jakoś nie zapipało właśnie. Nie zapipało właśnie. Uwaga, brzmiało to tak. W gmachu redakcji pewnego miesięcznika w damskiej toalecie odkryto napis: spałam z naczelnym. Dziennikarki rozpoczęły śledztwo mające ustalić, która spośród nich jest kochanką szefa. Niestety nikt nie przyznał się do romansu z przełożonym. Wreszcie wezwano grafologa, który ustalił, że charakter pisma wskazuje na samego naczelnego, cierpiącego na chroniczną nieśmiałość względem kobiet. I to cała tajemnica, Kasiu. Zero. Bez jednego słowa, bez małego słówka, kompromitacja. Nawet bez spójnika. Hańba. Zero punktów. Zero. Bez...
Wy się śmiejcie, ciekawe, proszę, co wy zrobicie. Proszę o słuchawki dla Marzeny i śmiejcie się, śmiejcie. Dżentelmenów. Już ciekawe. Do widzenia. Tak, już a za moment już to pa. Kasia już pa. Przeczyta swoją plotkę. Konio, konio. Krzysztof jej wysłucha, a później przekaże. Konio, nie cwaniakuj, zobaczysz, jakie to jest trudne. Zresztą sami państwo zobaczą. Problemy techniczne rozwiązane. Brawo, o. Brawo, brawo, Pawełku, brawo. Kasiu, bądź łaskawa. Haneczku, pamiętaj, że jesteśmy tak. kolegami, nie? Tak. I żebyś nie zapamiętał nic, proszę cię, zmyśl coś. Pamiętaj, dobrze. Tak się umawialiśmy. Atrakcyjna żona znanego z mediów prawnika znalazła w jego telefonie kilkaset intymnych zdjęć popularnej piosenkarki. Adwokat powiedział, że nic go nie łączy z kobietą na zdjęciach. Żona uwierzyła mężowi, lecz mimo to złożyła pozew o rozwód. Nie mogła pogodzić się z tym, że jej ukochany posiada zdjęcia nie dość, że starszej, to grubszej kobiety. Okej, okay, uwaga, czas start, 90 sekund. Atrakcyjna żona znanego adwokata, znanego z telewizji adwokata, znalazła w komórce swojego męża kilkadziesiąt rozbieranych zdjęć. No i nie mogła tego wybaczyć mu, ale nie tego, że tam są te inne kobiety, tylko że akurat tam było zdjęcie bardzo popularnej piosenkarki. I nie to ją wkurzało, że tam była ta piosenkarka, tylko że ona była starsza i brzydsza. A widzisz, okay. Dobrze. Bardzo proszę. Grubsza, nie starsza. Konio kolego, do Konrado. Atrakcyjna żona pewnego wziętego w mieście adwokata znalazła w jego komórce zdjęcia jeszcze bardziej atrakcyjnych kobiet. Nie to ją denerwowało, że to są atrakcyjne kobiety, tylko ta jedna była otyła, gruba. Taka trochę jak ja, ale nie bardzo. I kurde, nie wiem, co było dalej. Co? Konio. A, i to była znana piosenkarka, idź dalej. Znana piosenkarka. 30. Gruba piosenkarka. Otyła żona znanego adwokata, podobnego do Konio. Była zazdrosna o swojego męża adwokata, bo miał w komórce zdjęcia innych kobiet, które były ładniejsze od Konio. A właściwie. Nie. Tak? Nie? No. Konrado, nie podpowiadamy, kochani. Na odwrót, czyli ta kobieta była brzydsza od tych kochanek tego swojego adwokata i była strasznie wściekła, jak dorwała komórkę i zobaczyła, że te kobiety sekund. Są brzydsze tak, i to oznacza, że ona nie... Tak? Konrado, one były brzydsze. Konrado, nie korzystaj z podpowiedzi, były proszę. Tak grube jak... No. Marzena. Więc pewien adwokat, prawnik... No tak, ale proszę, to było proszę, nie podpowiadać. Nie podpowiadać, nic proszę. Nic nie słyszałem. Pewien adwokat miał bardzo atrakcyjną żonę, która zajrzała do jego komórki, telefonu komórkowego i tam znalazła kilkaset zdjęć, po prostu były to fotografie były tam, różnych pań, a zwłaszcza jednej, która była sławną piosenkarką, ale była strasznie gruba i była strasznie brzydka. Za to miała piękny głos. Ale ta żona się tak wściekła i powiedziała: oj ty, jak mnie zdradzasz, to przynajmniej z kimś młodszym i ładniejszym, a nie z jakimś takim grubasem. Pomiotłym, tak. I postanowiła rozwieść się z nim. I pozew nawet dała do sądu. Dziękuję bardzo, Marzena Nagalska. Oj, zadzwoniło parę razy. Posłuchajmy raz jeszcze. Atrakcyjna żona znanego z mediów prawnika znalazła w jego telefonie kilkaset intymnych zdjęć popularnej piosenkarki. Adwokat powiedział, że nic go nie łączy z kobietą na zdjęciach. Żona uwierzyła mężowi, lecz mimo to złożyła pozew o rozwód. Nie mogła pogodzić się z tym, że jej ukochany posiada zdjęcia nie dość, że starszej, to grubszej kobiety. 8 słów z 10. 8 punktów. Brawo! Świetny wynik. Jak przedstawia się punktacja? 51 punktów Marzena, 25 punktów Kasia. Kto odgadnie tytuł oraz pierwszego wykonawcę hitu, który zagra Kocham Cię Polsko Band, dostanie 3 punkty. Jeżeli w zgadywaniu popełnicie błąd, punkty dostaną natychmiast przeciwnicy. Krzysiu? Marko.
Życie cudem jest. Życie cudem tak. jest, tak. A kto śpiewał tę piosenkę? Podpowiadają. Ta piosenka ma około 13 lat. Desu, powiedział Norbi. Tak? Ty się z tym zgadzasz? Momencik. Tak, zgadzasz się. Ta ma 13 lat. Tak, Desu, ja przyjechałem do Polski właśnie wtedy, kiedy była ta piosenka. Fantastycznie, że wtedy pojawiłeś się w naszym kraju. Desu. Zazdrościmy ci. I macie 3 punkty. Piosenka jest dobra na wszystko, ale moim zdaniem jeszcze lepszy jest sport. Kolejna potyczka. W narożnikach Marco i Conrado. Prawdziwi kibice piłki nożnej interesują się nie tylko polską ekstraklasą, lecz również jej niemieckim odpowiednikiem, czyli Bundesligą. Widzę, fenomenalnie radzi sobie drużyna Borussii Dortmund i z tą drużyną związane jest pytanie. Proszę podać nazwisko przynajmniej jednego polskiego zawodnika będącego graczem, piłkarzem Borussii Dortmund, Marco. Lewandowski. A imię, jakbyś dorzucił? Robert. No. Robert Lewandowski, Łukasz Piszczek, Jakub Błaszczykowski, to jest to... Ale to jest moje ulubione. Nasze trio. Borussia Dortmund to jest twoja ulubiona drużyna. No, niesamowity brawo. Jesteś. Mieszka w Polsce. Kocha Bundesligę. Niebywały chłopak. Dobrze. Dwa punkty. Norbi i Konio, dla was lekkoatletyka. Polska flaga na trybunach. Ostatniej kolejce Polak. Ta cudowna pasta Polaków na olimpijskim stadionie. Na pierwszych w historii mistrzostwach świata w lekkiej atletyce Polacy zdobyli 4 medale. W którym to było roku? Panowie, Konio, Norbi. A my? Dawaj! Ja i Norbi, tak? Tak. Ja nawet w bierki nie gram, człowieku, w Warcaby, w Cymbergaja, w Makao. 80? Tym samym otworzyłeś drogę Norbiemu. Myślałem, że w 80, ale jak się okazuje w 83. 48. I dobrze, że dłużej troszkę się zastanowiłeś. W 1983 roku. Tak nie jest. Nie było takiego roku, nie było. Zbyszek i Krzysztof. W sezonie poprzednim, w sezonie 2010, Marcin Lewandowski został w Barcelonie mistrzem Europy. Aby utrzymać swoją fenomenalną formę, wyjechał do Kenii na treningi. Jedna noga z tyłu wyprostowana, pięta dotyka do ziemi. Biodrami w przód posuwamy się, rozciągamy. Zostajemy zatem przy lekkiej atletyce. Na jakim dystansie Marcin Lewandowski 800 metrów. Triumfował w Barcelonie na dystansie 800 metrów. To był piękny finał. Brawo! Panie kapitanki, przed nami materiał filmowy właśnie dla naszych dziewcząt. Z inicjatywy redakcji Głosu Ludu i Rudego Prawa w 1948 roku narodziła się impreza, która wkrótce stała się jedną z największych w Europie. Kolarski wyścig pokoju. Pierwszy rozgrywany był równocześnie z Warszawy do Pragi i z Pragi do Warszawy. Zwyciężyliśmy wówczas drużynowo, ale na wielkie sukcesy kolarskie przyszło nam jeszcze czekać wiele lat.
Zatroskane miny dziewcząt. Pytanie brzmi, ile razy w historii rozegrano wyścig pokoju? Można się pomylić o 4. Ponad Marzenko. Ze 40 to na pewno, na pewno. Nie? To było co roku. Od 38. 80 chyba, wtedy jak Czarnobyl walnął, to chyba był ostatni. To był szósty? Może 44. A imię... 44. Tak. Można było się pomylić o 4. Nie zmieściliście się. Nie, przepraszam. No, bardzo mi przykro. Przepraszam. Kasiu. Problem. No, to mamy problem. Więcej, powiem tak, Kasia. Więcej czy mniej niż 44 razy? Moment. 51. Więcej? Tak. Więcej. Tak. 58 razy. Brawo! Tak. 58 razy. Punkty dla Kasi. Dzięki. Pozostajemy jeszcze w klimacie rundy sportowej. Mamy 8 zawodników w jednej, drugiej drużynie. Po 4, 8, 7 krzeseł. Jaka to jest zabawa? Gorące krzesełko! Bardzo dobrze. Jak usłyszycie muzykę, wychodzicie na środek, krążycie zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Kto nie znajdzie swojego krzesła, kiedy muzyka się skończy, przeciwna drużyna otrzyma punkty. Tak? Wszystko jasne? Tak jest. Uwaga, Krzysiu, bardzo proszę, muzyka. Tak. I krążymy sobie dookoła krzeseł. Dalej. On ma już swoje krzesło. Jemu tego krzesła nikt nie zabierze. Nie ma. Krzysiu! Punkty! 3 punkty dla drużyny Kasi. A krzesło dla Pawła. Proszę spojrzeć naprawdę do twarzy mu w tym krześle. Zabierz je do domu. Niech ci dobrze służy. Paweł, naprawdę. Zuch chłopak. Chcecie zobaczyć to jeszcze raz? Chcecie zobaczyć tego faceta, tak? Tak? Zobaczmy to raz jeszcze. Znakomicie zasygnalizowałeś, że siedzisz, naprawdę. Dziękuję bardzo. Lata pracy. Jasny przekaz. Po godzinie walki drużyna Marzeny ma na swoim koncie... Krzesło! Brawo! 51 punktów ma Marzena, 39 punktów Kasia. A widzowie wciąż mogą spróbować swoich sił w programie Kocham Cię Polsko. Zobaczmy materiał. Kto pokonał Smoka Wawelskiego? A. Tadeusz Kościuszko. B. Mieszka Plątanogi. C. Szewczyk Dodatewka. Wyślij SMS o treści A, B lub C pod numer 72201. No właśnie, kto pokonał Smoka Wawelskiego? A. Tadeusz Kościuszko, B. Mieszko Plątonogi, czy C. Szewczyk Dratewka? Proszę wybrać A, B lub C i wysłać SMS-em pod numer 72201. Wystarczy jeden SMS z prawidłową odpowiedzią na pytanie, aby wziąć udział w aż 2 losowaniach 1000 zł w poniedziałek. A nawet 40 000 zł na koniec miesiąca. Kolejna okazja na 3 cenne punkty. Posłuchajcie zagadki naszego gościa. Zada on wam bardzo ciekawe pytanie. Jesteśmy Demoną i mamy dla was przewrotne pytanie. W którym roku nadano pierwszą próbną audycję stereofoniczną w polskim radio? W 1949 roku czy w 1961? To pierwszy, ten lepszy. Słucham. Norbi. Ja bym obstawiał odpowiedź B. Czyli 1961, tak? Gdzie tam? A ja bym nawet obstawił w lipcu 1961. Bardzo dobrze. Dla wszystkich w piosence Póki na to czas, Demono, tylko Konio, błagam cię, zdejmij to krzesełko, nie żeby oddam. Nie przeszkadzało ci w zabawie. Nie, na pewno zabierzesz je do domu. Krzesełka, nie. Obiecuję. Oddam. Zdejmij. Mogę zabrać. No świetnie. Milion spraw, chwili brak. Szybkie, nie krótkie, tak. Bo już myślisz, gdzie masz iść. Numer mam, dzwońmy się, by się spotkać, lecz wiem, znów nie wyjdzie z tego nic.
Demono, nasz gość specjalny, zbliżamy się do finału, a przed nim mam dla was dobrą wiadomość. Gwiazdy zwycięskiej drużyny otrzymają zaproszenie do hotelu Gołębiewski. Pobyt w hotelu Gołębiewski w Mikołajkach z atrakcjami Parku Wodnego Tropikana oraz kosz słodyczy ufundowało przedsiębiorstwo cukiernicze Tago. 3, 2, 1, finał! W ostatniej rundzie punkty rozdaje nieprzewidywalne koło fortuny, dlatego wszystko, naprawdę wszystko może się jeszcze zdarzyć. Zadaję pytanie. Wskazana drużyna odgaduje. Odpowiedzią jest jakaś liczba lub procent. Potem rywale zabierają głos. Myślą, aż wymyślą, mówią więcej lub mniej. I ostatecznie ta drużyna, która jest bliżej prawdy, kręci kołem i zdobywa punkty. Klarowne. A skoro o punktach mowa, sprawdźmy, komu są bardziej potrzebne. Marzena ma 51 punktów, Kasia 42. 9 punktów różnicy. Tylko 9 punktów. Jest jednak szansa zmienić układ sił przed finałem. Jedna z drużyn uzyska szansę na dodatkowe punkty od koła fortuny. Aby tak się stało, trzeba szybciej rozwiązać pewną zagadkę. Posłuchajcie. Pan Kazio i pan Rysiu, emeryci ze Skierniewic, konkurują o rękę pani Krysi z Radomia. Oba miasta dzieli odległość 120 km. Obydwaj postanowili wyruszyć z ofertą matrymonialną. Pan Kazio porusza się samochodem z prędkością 40 km na godzinę. Pan Rysiu z prędkością 60 km na godzinę. Ile czasu w podróży spędzi pan Kazio? Kasia? 3 godziny. 3 godziny, tak. Miejmy nadzieję, że to będzie miła podróż, tak. Kręcimy, Kasiu. Dawaj! Zero, no i zobaczymy 9 punktów różnicy, czy przed pierwszym finałowym pytaniem nie ma konia zero. Zdołają odrobić te straty, a może zostaną liderami. Dalej, 15 punktów. Dobra. Teraz to oni prowadzą. Do dziś nie wiemy, czyją ofertę przyjęła oczywiście pani Krysia. Wiemy za to, kto pierwszy odpowie na pytanie finału. Kasiu, uwaga, czytam to pytanie. Ile procent Polaków nie jada śniadań? Tak. Ilu z nas z pustym żołądkiem idzie do pracy, do szkoły? 80%. Ilu z nas stosuje taką niezdrową dietę? Jada się... Ile? O, to mi tak, kto je śniadanie rano? 60? No zobacz, więcej jest śniadanie. Kto nie jada? Nie, mnie się wydaje, że mało ludzi nie jada. Mało ludzi nie je śniadania. Bo my jeszcze nie jesteśmy takim krajem, że na mieście się je śniadania, ile procent Polaków nie jada śniadań? To dajmy 60, bo to jest nie... Tak? Dobrze, 60. No ja nie wyjdę bez śniadania, ale 60. Bardzo dobra zasada. 60% Polaków nie jada śniadań? Tak. Bardzo dużo, bardzo dużo. Nam się wydaje, że jeszcze nie jesteśmy takim krajem, który jada śniadania na zewnątrz, tak jak to jest, nie w porównaniu wiem, z Włochami, z Hiszpanami, którzy tam w ogóle się nie jada śniadań, tu jada. Ja się nauczyłem jadać śniadania tu się w Polsce, jada, także moim więc zdaniem my mówimy mniej, na pewno mało Polaków nie jada czyli śniadań. Czyli mniej niż 60% zasugerowanych przez różne kasy. Około 30%. Śniadanie, bułka z masłem, dżemem, szyneczka, paróweczka, co tam jeszcze mam, jajeczko, herbatka, kawusia, bigos, ale to tylko u ciebie, Pawełku. Po prostu same pyszności, a jednak są tacy, którzy z nich po prostu rezygnują. Polaków, którzy nie jadają śniadań, jest według CBOS-u aż 20%. Kołem kręci drużyna Marzeny, proszę uprzejmie. Czyli nie jest tak źle z Polakami. Jednak w większości, zdecydowanej większości jemy śniadania. I dobrze, tego się trzymajmy. Marzenko, Wycę tu. 50 punktów zaczarowane tradycyjnie przez Marzenę. Strasznie nam się rozpędziło koło. I w którym miejscu się zatrzyma? 30, 25, 1.
50 punktów. 50 punktów. To jest chwila radości. Tak. Jeszcze nie wygrali, a już się cieszą, jakby zwyciężyli. To jest piękne. 50 punktów. Przechodzimy do kolejnego pytania. Nie, koniec, koniec. Oczywiście kierujemy to pytanie przede wszystkim do Marzeny i jej drużyny. Są nazwiska rzadkie i są takie, które występują bardzo często. Każdy zna kogoś o takim nazwisku. Domyślacie się pytania? O Kowalskiego. Ile jest w Polsce osób o nazwisku Nowak? O, ja znam jednego Nowaka. Liczcie, konsultujcie się. Ale nie, nie, nie. Ile znam to jednego. Ale to oni odpowiadają, tak? Najpierw Marzena. Pozdrawiam tak. Ile procent? Ile procent? I jej zespół. Ile? 100 tysięcy Nowaków. A to są najpopularniejsze. No dobrze, no, ale to może 200 nawet. Nie, no, tak to nie. Kowalskich i Nowaków. To są najpopularniejsze nazwiska. Z ciekawości Nowak. Kto to jest Nowak? Marzeno. Nowak bardziej popularny, to daje 200. Ile jest w Polsce osób o nazwisku Nowak? No, jak pani ma na imię? Nie, tylko pani proszę Nowak nam powiedzieć. Jak pani ma na imię? Halina Nowak. Pani Halina powiedziała, że nazwisko Nowak, pozdrawiam cię Nowaku, nazwisko Nowak jest bardziej popularne od Kowalskiego. Mhm. W związku z czym 200 tysięcy. 200 tysięcy po raz pierwszy. Państwo przebijają, czy więcej, jednak obniżą tę stawkę? Więcej. My powiemy więcej. Więcej mówicie. Powiemy więcej. Ale to... Więcej, dobrze. Ja myślę, że więcej. Gdybym zapytał was o Kowalskich, odpowiedź brzmiałaby 140 471 osób. Gdybym zapytał o Kowalskich. A Nowaków. Ale pytałem o Nowaków, prawda? Więcej, więcej? Jest ich więcej. Ha! Niż Kowalski. Tak. Ale... Znacznie więcej. Aha. Osób o takim nazwisku według statystyk Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest... Nie, 201. Dawaj. 500 tysięcy. 207 tysięcy 351. Się pomylimy. Koło należy do Kasi. A właściwie do... Nie, z tej strony, z drugiej strony. Do Norbiego będzie należało koło. Zakręcił, wrócił. Dawaj, i teraz tylko czeka w napięciu. Podobnie jak my wszyscy. 50 punktów. Jeden, jeden. Czy powtórzy się historia sprzed chwili? Nie, nie. Chyba nie. Raczej nie. Nie. Na pewno nie. No. 12. Dynamicznie, szybko wykonana akcja w kole i z kołem, ale tylko 12 punktów. Sprawdźmy, jak ten obrót koła fortuny wpłynął na bieg zdarzeń tego wieczoru. 101 punktów. Marzena. Bardzo ładnie. 69 punktów Kasia. 69? 32 punkty różnicy mamy w tej chwili. Minuta po minucie zbliżamy się do decydującego pytania. Zanim je zadam, Magda uatrakcyjni punktację. Na kole pojawi się, uwaga, 200 punktów. Pojawią się punkty ujemne też. Niestety. Decydujące starcie za moment. Kochani, myślę, że gdy zobaczycie naszego gościa, od razu domyślicie się, czego dotyczy ostatnie pytanie finału. Uwaga, pan Alfred Zienkiewicz. Witamy bardzo serdecznie. Pan Alfred posiada najdłuższe wąsy w Polsce. I wspaniale całuje, czego doświadczyła Marzena. Witam, panie Alfredzie. Jak długo pan już te wąsy zapuszcza, hoduje? 20 lat co najmniej ponad. 20 lat. Jak długie są te wąsy, proszę powiedzieć? No, około 90 centymetrów. Czy pan je jakoś specjalnie pielęgnuje, proszę powiedzieć? Nic, nic. To jest jedyna recepta. Zupełna abstynencja. Czego? Same rosną. Zupełna abstynencja. Abstynencja od maszynki do golenia, rozumiem. No też. Alkohol, papierosy. Okay, to a to tak źle wpływa, naprawdę? No, tak mi się wydaje. Ale to jest jakiś sposób, tak, tak, żeby powstrzymać się przed alkoholem, przed paleniem. Czyli długie włosy to po prostu zdrowe życie. Pomaga. Długie mi to w włosy lepsze niż espera. Tak, no i... A działają one na kobiety?
Trudno powiedzieć. No działają, na, ja mogę powiedzieć, na niektóre, że działają. Tak, na niektóre nie. Pan Alfred, bardzo dziękujemy, panie Alfredzie. Miło było pana gości. Również z całego serca. Krótka wizyta, ale robiąca wrażenie. Takie wąsy. No, tak, muszę, jeszcze, no, muszę. Nie. Jeszcze ucałować Kasię, żeby też brawo, poczuła, co to znaczy. Całus z takimi wąsami. Ostatnie pytanie finału. Sprawdził Norbi, czy prawdziwe? Prawdziwe. To ostatnie pytanie finału brzmi: ile procent Polek uważa, że mężczyzna z kilkudniowym zarostem jest bardziej męski? Oczywiście zarost pana Alfreda ma trochę więcej niż kilka dni. 60? Rzecz jednak tyczy się zarostu. Kasiu, oceń męskość swojej drużyny. Bardzo proszę. Ile? Dziewczyny, która 60? Lubi? Dziewczyny. Ja też nie. To może damy tak 59 na przykład, żeby nie było. Lubicie tak, co? Lubicie zarośniętych facetów, czy nie? Ale no wiesz, to jest... No. 60, no. 59? Dobrze. 59%, żeby nie było tak równo. 59%. Tak. A my mniej, dużo mniej, mniej dużo mniej. Nie. Kasiu, mniej. Znaczy nie, już nie wiem, czy tak dużo, mniej, bo... Mniej. Znaczy nie, 59% to jest mniej. Naprawdę dużo. Tak. Mniej. No dobrze, dobrze, mniej, dobrze. A ty Norbi skąd wiesz? Bo jestem zarośnięty, nikt się do mnie nie uśmiecha. Tak. Mniej. A powinno 59%. Zanim dowiemy się, która drużyna weźmie sprawę w swoje ręce i zakręci po raz ostatni kołem, sprawdźmy, komu punkty są bardziej potrzebne. No nam, Marzena. No, no nam. 101. Na pewno Kasi te punkty są bardziej potrzebne. 101. 32 punkty. Różnicy. To jest ta różnica. 101 ma Marzena, 69 punktów ma Kasia. No i dobrze. Sprawdźmy zatem. Drapie, czy dodaje męskości? Czy jest objawem lenistwa, czy zamierzoną strategią na podbicie kobiecych serc? Otóż są kobiety, które uważają, że kilkudniowy zarost dodaje mężczyznom męskości. Takich kobiet jest... Ile? Szybko! Ała! Ała! O! 30%. Ała! 26%! Lekko! Zbyszek! Jest 50! Mocno trzeba! Ale mocno. I minus 50. Nie, nie, leciutko, nie, nie, leciutko. Nie, tak się nie bawimy, i nie. Chyba... Jest piękny remis. Bardzo dżentelmeński odcinek. Naprawdę. Możecie sobie pogratulować. Gratuluję. Puzzle ułożą sobie wspólnie. To będą puzzle z krajobrazami. Jeśli państwo chcą poczuć się, jakbyście spoglądali na piękny polski krajobraz, bądźcie z nami za tydzień w piątek w Dwójce. Kocham cię, Polsko. Do zobaczenia. Za Łosia, Żubra i za Łasicę.